dzisiejszym odcinku przed wami wielki pojedynek bingo. Wszystko polega na tym, że komu uda wypełnić się więcej linii w Fortnite'owym bingo z sezonu 4, ten wygra grę. Co ciekawe, będzie jedna specjalna runda, więc oglądajcie do samego końca. Moje bingo możecie zobaczyć nad moją głową. I w dzisiejszym odcinku, kto zrobi więcej liny w jednym meczu, wygrywa. A więc widzowie, Fortnite'owe bingo, czyli coś, co ja naprawdę lubię. Kieruję się tutaj na safe, ponieważ jak wiecie, na bingo mamy dużo mitycznych rzeczy, karty, działka, torby i tak dalej, więc ja lecę na safe, żeby po prostu te rzeczy zebrać. Ja wybrałem sobie dolny safe, ponieważ do safe'u wchodzimy od razu, ponieważ mamy do znalezienia kilka mityków. No i mamy do znalezienia na przykład działka, które ja teraz widzę i wiem, że takie działko tu od razu sobie znajdę. Torby, nie torby. Co my tutaj jeszcze mamy? Chuck Jaggi, małe potki, skrzynie. No jest tego naprawdę masa. Ale słuchajcie, od czego ja sobie zacznę? Zacznę sobie od podstawowego przedmiotu. Czekajcie, czy nie ma takiego USPK? Wygląda na to, że nie. Mamy tutaj taką pompę tego, co też mi nie jest potrzebne. I mamy w ogóle tutaj slurpa i slapa. Dobra, zabieram. Czy czegoś takiego mamy? No, wygląda na to, że nie. No, widzowie, powiem wam, że szybko obczajamy safe i lecimy na Mega City, żeby zdobyć tutaj tego szarego DMR-a, bo on może naprawdę tutaj, że tak powiem, namieszać. Poczekajcie, najpierw zbijamy boty standardowo i bardzo szybko chcę iść do bossa, to jest pewne. Pierwszą rzecz, którą mogę sobie odznaczyć, jest to dokładnie skrzynka, ponieważ taka skrzynka jest tutaj, więc ja sobie tutaj wszystko od razu zaznaczam. I co jeszcze? Wygląda na to, że ze skrzynki wyleciała mi potka. Bardzo dobrze. Ej, i walizka. Ile rzeczy? Czyli wygląda na to, że mamy trzy rzeczy już znalezione, a to wygląda na to, że to nie jest wszystko, ponieważ znalazłem jeszcze rama, więc naprawdę jest tego totalnie dużo. Czyli cztery rzeczy mamy już znalezione. Ja też muszę wyeliminować sobie tych, tych pomagierów, żeby tutaj, tych chłopców mi ze zbieraka ciśnie. Gościu, uspokój się. Czy czegoś takiego tu nie ma? Takie coś mamy fioletowe. Jest tego naprawdę sporo do znalezienia. Witam panów botów. Proszę mi tutaj oddać itemki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie bocie. Ty co? Zaraz twojego szefa wyeliminuję, mam nadzieję. Widzowie, mamy działko, więc ja sobie odznaczę działko, byle żeby do mnie teraz ten gość nie strzelał. Dobra, działko odhaczone. Mamy torbę, więc odhaczam również torbę. Kolejny item mój. Z tego, co widzę, mamy tutaj takie slapy, więc ja sobie od razu tych slapów użyję. I z tego, co widzę... Ej, czy my tu mamy jakieś slapy? Ej, są slapy na niebieskim, proszę państwa. No i bardzo dobrze. Wchodzimy do środka i tej walizy sobie użyjemy. No i proszę państwa, i mamy Ej, to bingo będzie przepotężne, więc walizeczka, walizeczka jest. Czekajcie, zielone te tego nie, ale baga możemy sobie odznaczyć. Bum. Dobra, jestem przy bosie, więc oby mi się udało go szybko zbić. Mam nadzieję, że mnie nie wyeliminuje, bo to byłby, widzowie, niezły wstyd. Naprawdę. Bomba w bossa, bomba w bossa, mamy to. Czyli co my tutaj odznaczamy? Odznaczamy na pewno mityczną kartę do sejfu. Następnie odznaczamy impulsy. Ej, ja lecę całą lewą linię zrobić. Tylko do tej lewej linii to przydałby mi się Tommy Gun, a jak na razie to go nie mam. W sumie jedyne miejsce, z którego mogę dostać Tommy Guna, jest to tylko sejf, więc oby się tu trafi. Ale w sumie jak nie trafi się Tommy Gun, to trafi się coś innego, więc zobaczmy, widzowie. Ja tutaj patrzę na moje bingo. Okej, proszę, żeby to był Tommy Gun. I uwaga! Granatnik i MK Alfa. No to granatnik. Tak, na pewno granatnik. Dobra, odznaczamy, widzowie, granatnik. Proszę bardzo. Z tego, co widzę, znowu mam kolejny przedmiot. Ej, ile tego jest? Wykasujmy sobie może tą kamerę. Mamy tutaj poduszki. Poduszki również mamy do odznaczenia. Ja szczerze wam powiem, że nie liczyłem na taki dobry start. Wyeliminujmy sobie tutaj te boty. Ej, one się tak ruszają, że nigdy nie wiem, gdzie one idą. Wyeliminowany bocik. I słuchajcie, ogólnie tak, tutaj będziemy mieli bossa i mamy znaleźć kartę. Jest dużo rzeczy przy sobie. Weźmy sobie może tą walizkę, żeby nam troszeczkę pomogła. Jest teczka, walizka, więc oznaczam jeszcze kolejną walizkę. I oczywiście ulepszoną skrzynkę też odznaczam. Poszło. I wygląda na to, żeby... Ty, halo, halo. Panie kolego, giniemy. Wygląda na to, że mamy kartę i mamy małą potkę, którą już znalazłem wcześniej, więc tutaj oczywiście odznaczamy i odznaczamy kartę. Ej, to bingo. Na razie, przynajmniej na razie, jest mega proste. I teraz tak w sumie myślę, że dzięki temu granatnikowi ja przecież mogę się poruszać szybciej, więc szybciej będę na Mega City, szybciej zgarnę DMR-a. To jest, widzowie, bardzo dobra informacja. To jest wyśmienita informacja dla mnie. Wchodzimy do sejfu, no i... I chyba otwiera się, ej, otwiera się. Co my tutaj jeszcze mamy, bo tak sobie muszę też pooglądać to bingo. Aha, i właśnie, teraz pytanie. Kit
i SMG. Ej, nie mam nic. Nie mam nic, ale przypominam, że jest jeszcze jeden safe, który otworzymy później wspólnie wraz z Zakrzakiem, więc oglądajcie ten odcinek do samego końca. Zobaczmy w ogóle, gdzie jest Rafa. Rafa idzie teraz do sejfu. Ej, to lecę, widzowie, na Mega City. Robię to. Aj, no i zwykłą skrzynkę też oczywiście odhaczam, żeby nie było. Czy tam były małe potki? Również małe potki były. Ej, bo ja w sumie nie otworzyłem tych skrzynek do końca, a możliwe, że dostanę tutaj itemy, których potrzebuję. Nie pomyślałem w ogóle o tym, ale wydaje mi się, że chyba w to wszystko, co znalazłem, już było. I dużą potkę też odhaczam, bo też znalazłem. I jeszcze rama odhaczam. Ej, ile ja rzeczy tu odhaczam. Halo. Z tego, co widzę, mam tutaj ulepszoną skrzynię, którą sobie oczywiście mogę również odznaczyć. I teraz tak, ale patrzcie się, mamy fioletową AR-kę, którą znowu możemy sobie odznaczyć. Proszę państwa, no jest naprawdę mega dobrze. To akurat potrzebujemy złote. Mamy skrzynkę, ze skrzynki nam coś wyleci. Wygląda na to, że nie. Widzowie, ogółem ten odcinek jest naprawdę szalony. Przepraszam, mam trochę kaszel. I odznaczamy jeszcze poduszki. Dobra, dawaj mnie to, odznaczone. Jest, wyśmienicie. Potrzebne są nam krzaki, potrzebne... O, tu jest jeszcze coś ulepszonego. Potrzebne są kulki impulsowe, mamy snajperkę. No, snajperka to tak nie do końca. Ej, dobra, mamy tutaj busza, który powinien w sumie być niebieski. Najwyżej zmienimy to przed montażem, ponieważ ja go mam trochę na inny kolor. Oj, wiedziałem, że będę tracił czas na takie coś, ale to nic. Zobaczmy, co u Zakrzaka. Co ja tutaj jeszcze potrzebuję? Nie patrzę na pewno na mityki. Niebieski spas, złoty SMG. To może nie być takie proste do znalezienia, ale znaleźć na pewno to idzie. Tylko pytanie brzmi, gdzie? Właśnie, to jest najważniejsze. Gdzie to znajdę? Ja się teraz muszę mocno skupić, co mi jest tak naprawdę potrzebne. Nie zrobiłem jednego, ponieważ mogłem sobie ogarnąć jeszcze jeden przedmiot, ale my, wiecie co, weźmiemy sobie i zrobimy to teraz. Musimy to zrobić przed Zakrzakiem, ponieważ jak on się zorientuje, po co ja idę, no to prawdopodobnie przegram to starcie, więc to, co ja muszę teraz zrobić, to lecieć na Mega City, ponieważ tam jest jedna rzecz. No i przypominam, mamy jeszcze tutaj safe na później. Mityczne siorby na 100% będą, widzowie, w jednym miejscu, czyli w skrytce oraz przy tej wieży meteorologicznej, jak wyeliminujemy te boty, prawda? Jakoś tak to było, coś w tym stylu. No to co, ja teraz przyspieszam moim granatnikiem, jak dobrze, że ja go dostałem. To jest naprawdę potężne, to jest mega dobra rzecz, że ja dostałem ten granatnik, widzowie. Przeskakujemy, proszę bardzo, lecimy i mam nadzieję, że faktycznie będę pierwszy na Mega City, chociaż Rafa już tam leci, ty. Ej, nie wiem, co z tego wyjdzie, ale najprawdopodobniej jednak nie będę pierwszy na Mega City. Ej, najgorsze jest to, że Zakrzak leci dosłownie aktualnie po to samo. Ej, on leci po to samo. Najgorzej. No szczerze mówiąc, to dla mnie najgorzej. Chyba, że jakoś tam podejdę mu, zdążę to podwędzić, ale nie, nie liczyłbym na to. Ja nie mogę. Trzeba było szybciej się zbierać z tego sejfu. No nie. Ja muszę tam być jako pierwszy, widzowie. Ja muszę tam być jako pierwszy. Więc ja już kasuję tego bota. Kasujemy, kasujemy. Rafa, szybko, kasuj, 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 kasuj. Rafa, oddawaj mi te itemy. Oddawaj mi te itemy, gościu. No nie, 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 nie. Ty, żeby on mnie... Dobra, mamy to, mamy, 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 mamy. Jakie, ej, nawet nie wiecie, ile mam teraz pulsu, ale wiecie co? Ja po prostu stąd uciekam, ja po prostu stąd uciekam. Ale dobrze, że ja aktualnie tutaj, widzowie, się zorientowałem, że on przecież... Bo my nagrywaliśmy dzisiaj, w sensie wtedy, kiedy my to nagrywamy, nagrywaliśmy do Zakrzaka właśnie taki odcinek, właśnie z tym szarym przedmiotem. Dobrze, że ja się zorientowałem, o co tutaj chodzi. Lecimy dalej szukać i mamy tego naprawdę dosyć dużo. Ale za to chyba mogę odhaczyć ten samochód, ponieważ to jest ten model auta, więc wydaje mi się, że odhaczamy. Proszę bardzo, autko odhaczone, mamy to. No i nie pozostało mi nic innego, jak lecieć na wieżę meteorologiczną. Meteorologiczną, widzowie, łamańce językowe. W sumie to nie jest takie ciężkie, ale jednak jest. No to lećmy na tą wieżę. Ty, Rafa prawie zginął. Ale by było, jakby się wyłożył. Wtedy bym zabrał jego itemy, odrodził go i bym też sobie to zaliczył. No to by było mocne. Okej, zaczynamy dalsze poszukiwania. Wygląda na to, że nie znalazłem sobie działka. Ej, powiedziałem na samym wstępie o tym działku i ja po prostu... Co ja zrobiłem? Ja się pytam teraz. Widzowie, co ja zrobiłem? Ale moim zdaniem ten szary DMR może zadecydować naprawdę o losach tego, że tak powiem, bingo. Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że to właśnie zadecyduje o wszystkim. Ej, takie działko będziemy mieli tutaj, tylko pytanie, czy on mi nie skasował teraz działka? Bo jeśli on skasował mi tutaj działko na tej miejscówce, on prawdopodobnie tutaj był, no to wygląda na to, że mamy przypał. Jeśli nie, to ja lecę skasować tutaj
Wiecie co? Właśnie... Ty, bo żebym ja tutaj jeszcze się nie wyłożył. Ja się może podleczę, przecież ja mam 45 HP, ja nie mogę tak ryzykować. Wygląda to na razie naprawdę bardzo dobrze dla mnie, tylko nie dostałem żadnych mityków, ale mam nadzieję, że za krzakowi stało się dosłownie to samo. Dobra, słuchajcie, zbliżamy się do pana tutaj ziomeczka od wieży, więc lepiej go szybko wyeliminuję i jego kolegów. Panowie, proszę tutaj, proszę oddać mi itemki, dziękuję bardzo. Bomba jedna, bomba druga, bomba trzecia i mamy tak, mamy widzowie po pierwsze mityczne siorby odhaczone, mamy pierwszą linię, więc podoba mi się to. Czy to jest ten SMG? Nie, to niestety nie jest to złote. Do tego odhaczam lodówkę, proszę bardzo, lodówka odhaczona również. Wejdźmy sobie, wiecie co, wejdziemy sobie tędy, wejdziemy sobie tutaj, ajajajajaj, i sobie, wow, skasujemy sobie to działko, dokładnie tak. I to działko... Aha, fajnie, że tutaj nie można budować. Bardzo mnie to cieszy. I teraz pytanie, co dalej? Co dalej? Ja, czy ja tam lodówkę otworzyłem? Może akurat splesze? No nie te splesze. Chodziło mi o coś innego. Skrytka. Widzowie, zastanawiam się, co najlepiej, żebym teraz znalazł. No, najlepiej byłoby mi znaleźć splesze, żeby zrobić kolejną linię. Linię numer 2. Linię środkową, poziomą. Tylko w sumie, gdzie ja to znajdę? Gdzie ja to znajdę? Chyba tylko w lodówkach, prawda? Albo w perku jeszcze mogę to znaleźć. Weźmy sobie, wykasujmy je jeszcze raz. Okej, okay. Jeszcze Rafał, uciekaj. Dobra, uspokój się. Uspokój się, ej, uspokój się. Widzowie, co się tu dzieje, to ja nie mam pytań. Ej, a jakbym je taranem po prostu zniszczył? Może to jest dobry pomysł, żeby je staranować. Więc może to zróbmy i je staranujmy. Okej, okay. Dobra, mamy taran. Działeczko można odznaczyć. Zobaczmy, może akurat będzie w perku. Wiem, że na pewno może wypaść z perka, więc sprawdźmy to. No niestety nie tym razem. Też nie tym razem, ale mamy jeszcze kilka prób, więc oby. No, chyba się widzowie nie zapowiada, żeby miał mi to dać perk. Niestety nie ma tego z perka. Ale może z tej lodówki, proszę? Dobra, mamy to. Odhaczamy kolejną linię. Jest dobrze. Jeśli chodzi o mityki, oj, wygląda to naprawdę źle. Jeśli chodzi o mityki, ale mamy skrzynkę. Tą skrzynkę tutaj, on nie może widzieć, co ja zaznaczam, ale on ją chyba zaznaczył, pewnie Zakrzak ją zaznaczył, chociaż nie wiem, czy on ją zaznaczył, już nie wiem, co się dzieje. Ja dalej mam w głowie tą broń, która była tylko i wyłącznie jedna na mapie taka. Otwórzmy tutaj skrzynkę, wygląda na to, że nic nie mamy, otwórzmy kolejną skrzynkę. Ej, też nic nie mam, też nic nie mam. Zastanawiam się, co dalej, mityczne przedmioty, gdzie znaleźć łuk, coś, kabeczkę i midasa. No jedynie w sejfach można te itemki znaleźć, więc nie do końca wiem tak naprawdę, co dalej. Ej, Rafa, za dużo mityków tu dałeś, gościu, co jest grane? Soczki możemy mieć właśnie jeszcze z tych agentów, więc dobrze mi by było znaleźć jakiś samochód. Ja, dlaczego w ogóle ja nie użyję? Ja, widzowie, nie wiem, co ja robię, ale ja powinienem użyć samochodu, no nie? Ja powinienem użyć samochodu i w ogóle powinienem znaleźć ulepszony samochód, w sensie ten najlepszy samochód, ponieważ jego mam do znalezienia lodówki, kulkę, no i to będzie coś niesamowitego. Chyba, że tutaj chodzi o to, że ja... Dobra, nieważne, miałem przecież mityk, którego nie da się odhaczyć na mapie, więc nieważne. Bo ja znalazłem dwa mityki, ale jeden z nich no nie działał, wiecie, o co mi chodzi na pewno. Także to jest pierwszy mecz, który gramy, a drugi mecz będzie polegał tylko i wyłącznie na jednym sejfie, czyli na potrójnym sejfie, gdzie wejdziemy razem, no i sejf zadecyduje, kto tak naprawdę wygra to bingo. Ja się zastanawiam, co Rafa robi tyle czasu na Mega City. Może chodźmy to sprawdzić. Ej, a może akurat wywalił DMR-a? Tak dla mnie. Pewnie nie, ale sprawdźmy to. Ja przez przypadek pozbyłem się swojego samochodu, co trochę nie jest dla mnie dobre, ale z tego, co widzę, Zakrzak poleciał na Mega City, ale tam już byku niczego nie ma. On pewnie myśli, że ja może zostawiłem, wiecie. On myśli w ten sposób na pewno. Idziemy sobie na tą stację i może akurat leży tu DMR. Może mi się poszczęści, może Rafa niechcący go wyrzucił. No mamy tutaj shotguna, ale DMR-a to on chyba niestety dla mnie nie zostawił. Rafa, ja bym dla ciebie zostawił. Wiesz co, powinieneś się naprawdę wstydzić. W sumie dobrze by było, żeby mnie tutaj złapało to coś. Bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Tu będziemy mieli soczki. Pytanie, gdzie mogę mieć samochód? Ej, gdzie mogę mieć samochód? Czyli co, niebieski spas? Mogę go znaleźć. Krzakobomba też mogę i złoty SMG również mogę, więc lećmy tego szukać. Jak gdzie mogę mieć samochód? Jak Zakrzak tu zostawił samochód? Byku, dziękuję ci bardzo. Mamy samochód, widzowie. Mam nadzieję, że to nie jest Zakrzaka, ale w sumie weźmiemy sobie. Czyli tak, możemy odznaczyć
samochód, ponieważ znalazłem ten samochód. I tak naprawdę, jak na razie, mamy 5 mityków, mamy lodówkę, mamy ślurpiki, które będziemy mieli, mamy kulki i ej, mamy jeszcze legendar. Ja cię kręcę. Tego jest naprawdę masa, ale tu jeszcze mamy później ten safe. Ale najważniejsze pytanie brzmi, co Rafa dostał z sejfu? To mnie naprawdę totalnie mocno, widzowie, ciekawi, bo on prawdopodobnie dostał 2 itemy, które mógł sobie odhaczyć, a ja dostałem tylko 1. I to jest w tym filmie najgorsze, że miałem takiego pecha. Fajnie by było, jakby się to trochę szybciej otwierało. I ja teraz sprawdzę perki, żeby mieć klucze. Puh, mamy klucze i być może będziemy mieli to złote. Dobra, na razie perki zostawmy tak jak są. Ej, wygląda to naprawdę git. Naprawdę git to wygląda. Czy my tutaj nic nie mamy? Wygląda na to, że nie. Niech się to otwiera, bierzemy siorby. Widzowie, biegam, 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 biegam. W tym filmie flagi podnosić nie musimy, z tego co widzę. A może jest, mamy to. Kolejny item, krzakobomba, odznaczamy. Proszę bardzo, mamy to. Z tego co widzę po minimapie, to zakrzak chyba nie był tutaj w tym miejscu. Ej, niebieska pompa. Niebieska pompa. I widzowie, ale wiecie co ja zrobię? Wiecie co ja zrobię? Ja mam taki pomysł, żeby lecieć jeszcze na ten safe tutaj. Czy ja tam bym doszedł? Bo jak będziemy mieli wszystko, ej, biorę to. Jak ja bym tam dojechał, może nie tak doszedł, co dojechał właśnie do tego miejsca. Pytanie, czy zakrzak ty wtedy nie wpadnie też na to samo? No to jeszcze tak naprawdę tylko niebieski spas, zielony, ale o wilku mowa, akurat tutaj spas, widzowie, wleciał. Tylko nie ten kolor, co trzeba, więc jakby tak Fortnite podsnął mi tu niebieskiego, byłoby całkiem miło, albo złoty SMG, też się nie obrażę. Krzakobomba. Przed chwilą już ją odznaczaliśmy, prawda? Więc może jednak ten spas. Na razie może poszukajmy broni, które nam brakuje. I soczki możemy sobie odznaczyć, które prawdopodobnie już są odznaczone. Mamy do znalezienia złotego SMG-a i lodówkę. Ej, w ogóle jeszcze o tych lodówkach zapomniałem. Musimy o nich pamiętać. C4 SMG, tylko ja taki potrzebuję złoty. No, czemu nie ma ulepszonych skrzynek? Widzowie, co to ma być za skam? Halo! No i patrzcie, zamiast spaza to mi daje coś innego niebieskie. No, nie mam naprawdę pytań. Ej, daj mi to nowe. Dobra, czekajcie, mamy 2 klucze. Czy mi wystarczy na ulepszenie? Wygląda na to, że nie. Musimy jeździć teraz po wszystkich skrzynkach, no i je sprawdzać. No i jeszcze, czekajcie, tam nie było kita? Akurat nic kita tam nie było. No przecież to jest coś niesamowitego. Ramujemy sobie. Jeszcze mogę znaleźć w sumie fioletowy karabin. Ty! Jest to na pewno do zrobienia, aczkolwiek nie daje mi to do końca. No nie, no nie daje mi to nic z tego powodu, że i tak nie mam Tomigana. Ej, no jestem, widzowie, naprawdę w mega mocnej kropce, ale może w przypadku, gdyby był remis, to wtedy będą się liczyć pojedyncze itemy, więc i tak oczywiście tego szukam. Ej, lama, nie ma lamy. No czy to jest żart, że nie ma lamy? Ja bym się jeszcze dobrze zastanowił, gdzie możemy zobaczyć pojemnik. Ale wiecie co? Lamy sobie weźmiemy jako leczenie. Ej, weźmy sobie ją jako leczenie. Dobrze, że ja zabrałem te rzeczy z bota. No przecież to było coś niesamowitego, co ja tu zrobiłem. Słuchajcie, widzowie, czy ktoś z was może mi powiedzieć, gdzie ja to znajdę? No bo po prostu biegam po tej mapie, a tutaj nie ma niczego. Ja jestem załamany. Ja jestem tutaj normalnie załamany. To jest dramat, niedowierzanie, skandal, masakra. Najgorsze jest to, że brakuje mi 2 zwykłych rzeczy. A później save zdecyduje, kto wygra. No ja jestem mega, no po prostu mega się tutaj zastanawiam, kto zgarnie wszystko. No to ramem w chatę, może akurat nam się z respi spazi to złote, ale no nie to, co trzeba, nie wytrzymam. Ja mam w tym odcinku naprawdę największy pech na świecie. W sumie jestem ciekawy, jak idzie Rafie, chętnie bym go zapytał, ale nie do końca mam jak. Ty już leżysz, dzięki. Ej, nie masz tu nic takiego. Aha, tu jest złoty ten, ale... Ej, dobra, mamy kulki. Czekajcie, co z tymi kulkami teraz zrobić? Dobra, wyrzucimy to, co mamy. Musimy sobie skasować jeszcze tych gości, bo jak zginiemy, no to będzie lipa. Skrzynko, bądź taka miła, daj mi złotego SMG-ka. No patrz, daje mi to, co potrzeba, ale nie w tym kolorze, co trzeba. No przecież to jest, widzowie, niesamowite. I teraz tak, wyrzucimy sobie to i może jeszcze jakbyśmy weszli do sejfu. Ej, dobra, zróbmy tak. Kulki mamy znalezione, więc zostaje tylko SMG, złoty SMG, który być może... Czekajcie, gdzie jest w ogóle sejf? A nie! Dlaczego ja myślałem, że ja wejdę do sejfu, jak to nie ma sejfu? Co ja chciałem zrobić w tej chwili? Dobra, to kartę w takim razie możemy sobie wyrzucić. Weźmy sobie może... Tylko czy te soki nam się do czegoś przydadzą? Chyba nie. Lecimy dalej. Ej, w sumie nie wiem, czy wcześniej chodziło o ten samochód z pizzą, więc gdyby nie chodziło o ten samochód z pizzą, to odznaczam teraz identyczny kolor, jak mamy na bingo. Żeby nie było. Ej, może go tutaj rozwalę, nie? Tak, wiecie, może go rozwalę, żeby Rafa nie wziął. Żartuję, widzowie, nie rozwalę. Żartowałem. Rozwalę.
Ja mam do znalezienia jeszcze lodówkę. I teraz pytanie, gdzie ja mogę znaleźć tutaj lodówkę? Nie mam zielonego pojęcia, ale jakby tak zobaczyć. Gdzie może być lodówka? Ej, ile w tej stodole jest toreb? Ja już trzecią torbę otwieram. Tu jest zaraz czwarta. Nie, trzy torby były, lol, niesamowite. Ja liczę, że gdzieś tutaj ten złoty esse... Dobrze, dobrze, widzowie, mamy złotego SM-ga, czyli wygląda na to, że zostały nam mityki, przynajmniej mi zostało 5 mityków, no i została jedna, czekajcie, żeby... Ej, wiatrak mi się odpalił tak jakoś mocniej. Nie wiem, o co chodzi, ale dobra, zabieramy to. I w ogóle się nie wybiłem w tą stronę, co trzeba. Zostało mi znaleźć lodówkę w tym meczu i to jest mój cel na tą chwilę. Tylko gdzie taką lodówkę znaleźć? Ej, napiszcie w komentarzu, gdzie mogę znaleźć lodówkę. Ej, dobra, widzowie, lecę Rafie na głowę. Kradnę mu wszystkie itemy, które znajduję. Może to jest sposób na wygraną. Czemu nie? Spróbujemy, zobaczymy. Ej, tak, patrzę sobie na minimapę i prawdopodobnie będziemy mieli tutaj lodówki. Tylko ja zapomniałem o tym, że nie mogę oznaczać nic. W ogóle ja muszę lecieć do strefy, bo mnie zaraz tutaj dorwie ta strefa i będziemy mieli problem. Czyli tak, tu będą lodówki, widzę. Tu będą lodówki. Dobra, widzowie, jestem przy wyspie, więc przyszła pora na to, by wciągnąć się terolką, aczkolwiek prawdopodobnie i tak nic nie dostanę, co potrzebuję. Jest szansa na karabin i SMG-ka. Więc podniosę tą flagę i może akurat wleci mi ten SMG-k albo fioletowy karabin. Zobaczymy. Dobra, mamy lodówkę, widzę. Mamy znalezione wszystko. I teraz zadecyduję. Pewnie Zakrzak tutaj jeszcze sobie będzie coś znajdywać. Ty, a może on coś wyrzuci? Ej, on coś może wyrzucić. Przecież ja... Ej, musimy teraz... Musimy się skradać. No i w kolejnym meczu zobaczymy, co uda nam się zdobyć mitycznego. Szybko daj siorba. Dobra, mamy siorba. Czy nie mamy? Mamy siorba. I czy jest coś, co ja potrzebuję? No nie, no fioletowy SMG-k mi dało. Przecież ja się zaraz załamię chyba. Czemu nie to, co potrzebuję? Ja się pytam. Czemu nie to, co potrzebuję? Halo. Naprawdę, widzowie, ja myślę, że Rafa ustawił ten odcinek, że ten custom jest ustawiony i są rzeczy pod niego. Na 100% tak jest. Ja tak jak mówiłem, będę sobie tutaj szukał za Zakrzakiem, czy on czegoś tutaj, wiecie, nie wyrzuca. To wygląda na to, że nie. C4, możemy go w sumie potrolować. Ja bym to mityczny przedmiot jego zgarnął. Tylko czy pytanie, czy tu jakoś się nie da jeszcze mityka znaleźć? Widzowie, wiem jedno. Ja chcę zdobyć ten mityczny karabin i złoty SMG, bo właśnie dowiedziałem się, że będzie dogrywka. Dogrywka, w której oboje lecimy na save. I jeżeli ja nie znajdę teraz tego złotego SMG albo fioletowego, ja nie mogę, tego tu nie ma. Dobra. Nie wytrzymam. Ja naprawdę, widzowie, jestem załamany, że mam po prostu takiego pecha. Ajajaj. Ajajaj, nie udało mi się, nie udało mi się. Ej, widzowie, tak żeby on tracił czas, tak żeby on tracił czas. Kurczaki, złapał się. Powiedz, że jesteś fioletowym karabinem. Powiedz, że jesteś fio... Bez komentarza. No, już nam czasu nie potrzeba. Nam wystarczy wejść do jednego sejfu. No, wiecie co? Czekajcie. O, o, o. Ej, ale na pewno skrzynię sobie odznaczył, na 100%, ale to, ej, to by było przepotężne, jak on by nie miał skrzyni odznaczonej. I jeśli nie ma, oj, widzowie, nie wiem, co mnie czeka dalej, nie wiem, nie mam pojęcia. Lecimy teraz z finalną rundą, która polega na tym, że właśnie wchodzimy do sejfu i tylko 3 mityki się liczą. Komu to będzie pasowało bardziej, no to ten prawdopodobnie wygra. U mnie możecie zobaczyć, bingo wygląda w ten sposób. Brakuje dokładnie tylko i wyłącznie tych przedmiotów, które widzicie, a Zakrzak przedstawi wam, jak to u niego wygląda. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy my mamy identyczne bingo, jeżeli chodzi o mityki, czy tam są różne mityki u ciebie? Mityki mamy dokładnie te same, ale musimy tutaj pamiętać o tym, że te linie mogą nam różnie pasować, więc jeśli na przykład będzie jeden mityk i ja dzięki temu będę miał jedną linię więcej, no to ja zgarnę to wszystko. Zakrzak, ja już wchodzę tutaj dołem, widzę, że jesteś obok mnie. Kasujemy oczywiście wszystkie nasze tutaj przeszkody i zobaczymy, jak to wygląda w środku. No, powiem tak, jestem ciekawy, jak to wygląda u ciebie. Na razie się nie chwal, ale liczę, że może coś tam uda mi się jeszcze ugrać. Także widzowie, wchodzimy do sejfu, mamy kartę. No i zobaczymy, komu bardziej to pomoże, czy mi, czy jemu. Znając życie, mi nic nie pomoże. Zobaczmy, co mamy. Miejmy nadzieję, że coś fajnego. Czyli mamy tak. Mamy Zyga, którego możemy sobie w dwójkę odznaczyć, bo karty mamy takie same. Mamy SMG i pompę. Ja wcześniej miałem SMG-ka i pompę dokładnie w taki sam sposób, więc mi oddaje tylko i wyłącznie Zyg. Tobie oddaje tylko Zyg? Słuchajcie, u mnie to wygląda w ten sposób, że mimo tego, że mam Zyga, to tam jeszcze przeszkadza mu jedna rzecz, więc ja mam tylko i wyłącznie dwie linie. Nap... Że...
Co? Czyli ja wygrałem, bo mam 3? No chyba na to wygląda, ponieważ miałeś mityka wcześniej. Czyli mimo tego, że znalazłem więcej przedmiotów, to Zakrzak wygrywa dzisiejszy odcinek, bo ma więcej linii. A o to w tym tak naprawdę chodziło.